Siema, witam ponownie. Ponownie w Dungeonbornie, którego dawno nie było, ale wyszedł dosyć ciekawy update wprowadzający tak naprawdę pre-season. No i czekamy teraz na wipe i na sezon pierwszy. Więc tak, aktualnie to się pozmieniało. To chyba było normalnie, strefa, escape portale, corrupted portal. Scrolle, to też było. Map difficulty. Czyli teraz mamy... Wcześniej były niby te ukryte brakety Gearscora. Teraz nie ma ukrytych braketów Gearscora, są po prostu tak jakby difficulty map, gdzie... Zresztą zaraz zobaczymy, bo jest casual, classic i hard. I tutaj możemy na casuala wejść chyba maksymalnie w niebieskim eku, na klasika w epickim, a na harda chyba w każdym. Tak to wygląda. Tu są jeszcze jakieś dodatkowe map mechaniki, czyli im głębiej wejdziemy w głównej core area, tym lepsze nagrody dostaniemy, coś takiego. Zielone portale do ekstraktowania konsumują Resonance Stone. Aha, potrzeba Resonance Stone'a, żeby go aktywować. A niebieskie. Najwięcej ich jest w głównej części mapy. No i mobki i skrzynki mają szansę dropnąć Leyline Seal. I to możemy zamienić na jakieś tam nagrody. No i też jeszcze mamy jakieś ubezpieczenie niby. Ubezpieczenie. Ekwipunku. Dodatkowo jeszcze heirloomy mają być przerabiane. Ale tego jeszcze nie ma. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tak. To w klasiku można praktycznie w całego nosić. Ale coś źle zrobili moim zdaniem. Bo tu mamy szare, białe, zielone. Czekajcie, jak to działa? Moim zdaniem to zostało źle zrobione. Powinno być szare, białe, zielone. Tu powinno być tylko niebieskie. I tu powinna być reszta, imo. No ale... Jak tam sobie chcą. Jestem ciekawy, jak to będzie działać. Ale pytanie, gdzie jest to ubezpieczenie całe? Itemsów. O, tutaj mamy staszek. Ogólnie też mapy podobno zostały przerobione. Więc ja bym na początek poszedł po prostu najłatwiejszą mapę i zobaczyć, żeby zobaczyć jak to tam wygląda, nie? Mamy questy pre-seasonowe, gdzie można sobie jakiegoś skinka złapać. No i w sumie tyle. Seasonal tu nic ciekawego nie ma. To jeszcze stare questy. Dobra, to co, lecimy. Ale patrzcie, na castle jest tak zrobione, że classic mamy uncommon i magic tylko, a na hardzie już reszta. I to jest fajne. Aha. Tylko, że na hardzie teamy są miksowane. No to już mi się średnio podoba. Szczerze mówiąc. No ale okej. Dobra, zobaczymy castle na casualu. Jak to wygląda, czy coś zostało zmienione. No i dobra, zrespiło mnie przy portalu, o dziwo. Ale mapa czy jest inna? Chyba jest trochę inna. Szczerze nie wiem. W sumie to już tak dawno nie grałem, że nawet nie pamiętam, czy bardzo ta mapa się różni od tej, co była kiedyś. Miało być jeszcze jakieś ubezpieczenie itemów. Chyba, że to dopiero ma wejść. Nie wiem, ale zobaczymy. O kurde, trzy mopki. No dobra. Zobaczymy, czy te mopki są jakoś... Nie wiem, trudniejsze może? Ka?
No nie. Hity mają chyba takie same jak miały. Może jakieś tam lepsze czerwone wersje i tak dalej. To utrudnione, nie mam pojęcia, ale te są giga łatwe dalej. Także tutaj nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o mopki. Oho, niebieski itemek, ale ogólnie te mopki działają tak samo jak działały. A miały być niby przerobione. A tu nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o mopki. Nie są ani łatwiejsze, ani trudniejsze. Dokładnie takie jak były. Także nie wiem, jak to działa tutaj. Oj, bitka. Ale chyba niestety będzie przegrana. Na to wychodzi. Oj! No niestety. Tylko jakie miał itemy, ziomeczek. No, szare itemki miał. Co? Aha, tyle dostał i miał full HP jeszcze cały czas. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Chyba trochę jednak dostał ode mnie. Z jakiegoś powodu miał full HP. No nie wiem. Ogólnie jeżeli chodzi o map. O! Są te rangi takie jakby ta. Ogólnie jeżeli chodzi o mapy. No to jest jakby więcej mobków. Przynajmniej na tym pierwszym trybie. Ale te mobki są dalej takie same jakie były. Nie są jakieś trudniejsze. Więc tutaj nic się za wiele nie zmieniło. A nie wiem jak działają te ubezpieczenia itemów jeszcze. Czy to jest, czy dopiero będzie. Bo nigdzie mi nie wyskoczyło, że mogę ubezpieczyć itemki. Chyba, że wezmę jakieś lepsze itemki. Czy ja mam coś? Mam. Powiedzmy coś takiego. Biorę jakieś tam losowe itemy. Żeby zobaczyć, czy... Rękawiczek nie mam żadnych. Gdzieś mi wyskoczy... ubezpieczenie tego. O, tu jest. Okej. No dobra, ile i tam mogę ubezpieczyć? O kurde, ale to drogie. 6k. Oj, to chyba tylko fioletowe itemy się opłaca. No bo zielony 6700 i niebieski 6700. Tyle samo dokładnie. No dobra. To nie wiem, no chyba poczekamy na wipa i na pierwszy sezon. Bo póki co, no to tak koniec końców niewiele się zmieniło. Czekamy na większe zmiany. Także tyle.